Proszę Państwa, tym razem w kolejnym odcinku rozmowy o książkach. Rozmawiamy o książkach, o książce pani dr Agnieszki Małek. Wiedza o dziecku w poradnikach dla rodziców w II Rzeczpospolitej. Ja muszę powiedzieć pani doktor, że ja długo czekałem na tą rozmowę, pokażę książkę, bo to jest książka, która jest pozycją szczególną. Mówiliśmy o bardzo poważnej publikacji Genetyka Sportowa. Wszyscy się spodziewają, że my tutaj na AWF-ie to tylko i wyłącznie AWF jest to książki sportowe, biologiczne, fizjologiczne, ścisłe, a tu mamy proszę bardzo taką publikację naukową absolutnie, ale przy okazji napisaną rzecz niesłychana, nie tylko na takiej uczelni jak nasza, ale też w ogóle na polskich uczelniach, takim bardzo dobrym polskim lifestyle'owym językiem. Nie będziemy pokazywać mojego egzemplarza, bo już wszyscy się tutaj z niej śmialiśmy, ale ona ze mną przejechała przez parę pociągów, przez kilka miejsc, gdzie mogłem sobie w niej utonąć. Skąd pomysł na taką publikację? To w zasadzie historia tej książki, tej mojej pasji, to jest przypadek. No ale być może właśnie naszym życiem rządzą przypadki i to było najlepsze, co mnie mogło spotkać, jeżeli chodzi o badania naukowe. Miałam szczęście trafić na seminarium magisterskie właśnie do profesora Krzysztofa Jakubiaka, który zajmuje się, jest historykiem wychowania i właśnie II Rzeczypospolita to jest jeden z tych okresów, którym profesor się zajmuje. I jednym z tematów, z takich obszarów były właśnie poradniki. Pierwszy poradnik, który przeczytałam, w zasadzie sprawił, że zdecydowałam się, że tak, to jest temat dla mnie. Zachwyciłam się i tak już zostało, ponieważ do dzisiaj pasjonuje mnie ten temat. Prowadzę badania również poradników z okresu powojennego. I wciąż jeszcze czuję dreszczyk, jak znajduję nowy poradnik, którego nie czytałam. Mam też sporą kolekcję, pochwalę się. No właśnie tutaj rozmawialiśmy, że tych poradników jest trochę. Mówimy o poradnikach dla rodziców z okresu II RP. Czuję pani dreszczyk, kiedy pani znajduje coś nowego. Jak ta wiedza o dziecku i w ogóle to wychowanie od narodzin do tego okresu szkolnego wyglądało w tym okresie i czym ono się różniło od tych standardów, które znamy dzisiaj? Poradniki to jest w ogóle, trzeba zwrócić uwagę na to, że poradniki no miały na celu też uzyskanie jakiegoś efektu, w związku z czym też widać dwa takie nurty, które w wychowaniu w II Rzeczypospolitej były obecne. Mianowicie taki nurt konserwatywny i taki nurt, który możemy nazwać nowoczesnym, nowatorskim. I właśnie w tych publikacjach, w zależności od tego, z którego one były obszaru, no to właśnie, to te porady się też różniły. W związku z czym no też trudno powiedzieć, w jakim obszarze się różniło to wychowanie od dzisiejszego, bo jeżeli myślimy o nowym wychowaniu, czyli właśnie te poradniki utrzymane w tym jakby propagujące wzorce nowego wychowania, to one rzeczywiście, jeżeli chodzi o myślenie o dziecku, są bardzo, można powiedzieć, aktualne. Czyli szacunek do dziecka, to żeby w ogóle dzieciństwo było uznawane przez dorosłych jako ważny etap w życiu człowieka. Janusz Korczak. Też. Czyli tak. Właśnie to jest... To jest ta myśl właśnie, że dziecko jest człowiekiem przede wszystkim, ale to wcale nie oznacza, że jest takim człowiekiem dorosłym w miniaturze, tylko nieważne czy ma lat 3 czy 13, należy mu się szacunek, ale też wychowanie i to, co, jak się odnosimy do dziecka, powinno być zgodne z możliwościami rozwojowymi. W związku z czym chociażby różne takie zalecenia dotyczące właśnie czego my od dziecka możemy wymagać, na przykład w obszarze karności. No właśnie chociażby ten szacunek manifestuje się w tym, że
myślimy o tym, czego my możemy od dziecka wymagać, tak? Czego możemy oczekiwać właśnie przez pryzmat tego, na co ono jest gotowe. No tutaj, proszę Państwa, pomyślicie sobie, że to kolejna książka o wychowaniu, że jest w niej dużo teorii, że są tutaj rzeczy, no, które pewnie są ciekawe, ale dla określonych specjalistów. A ja, proszę Państwa, wziąłem sobie, tak jak już Państwo wiedzą, tą książkę Na dłuższą przygodę ze sobą i mamy tutaj no, nie tylko te wszystkie elementy istotne, wychowawcze, ale też mamy taki najfajniejszy lifestyle, Pani doktor, bo na przykład mamy, jak wyglądał pokój, jak ten pokój był urządzony, jaki wózek, jak ten wózek miał wyglądać i takie rzeczy dla mnie, dla historyka absolutnie fantastyczne. No i Pani doktor zauważyła i wplotła w tą książkę ten element socjalny, czyli na przykład jak wyglądał pokój w domkach, jak wyglądał pokój w mieszkaniach wielopokojowych, no i te słynne mieszkania jednoizbowe, które wtedy były bardzo popularne i one były niezwykle istotne i tutaj dosyć sporo o tym jednoizbowym mieszkaniu, jak urządzić kącik dla dziecka, jak on powinien wyglądać. Między innymi, proszę Państwa, znajdziecie, jeżeli ktoś lubi książki o dwudziestoleciu, jeżeli się tym dwudziestoleciem interesuje, jeżeli choćby ogląda filmy typu Bodo, czy Peaky Blinders, to akurat nie nasze, ale też z tego okresu, to naprawdę ta książka może w dużym stopniu ubogacić. Jest taka scena w Peaky Blinders, kiedy tam panie jadą z wózkami i te wózki wyglądają dokładnie tak, jak pani doktor to tutaj w tej publikacji opisuje. Te wózki w ogóle to też jest bardzo ciekawy temat. Akurat tutaj pan o tym wspomniał, ale to jest też taka rzecz, która mnie zadziwiła, dlatego że w poradnikach były przedstawiane też w ogóle nowości. I na przykład właśnie chociażby takie spacerówki składane, które wydawałoby się, że one są w ogóle pomysłem ostatnich, może no, na pewno lat powojennych, okazuje się, że wcale nie, że takie pomysły chociażby na to, w jaki sposób ten wózek sprawić, żeby był trochę lżejszy i bardziej dopasowany do dziecka, jak będzie troszeczkę większe, tutaj też się znajdują, także, ale no, też troszkę teraz widać modę na powrót, na przykład do wiklinowych wózków, ale też takie bardzo współczesne zalecenia, tak, żeby na przykład nie przykrywać tych wózków za bardzo, żeby do dziecka tlen dochodził. Także akurat temat wózków to też pokazuje jakąś taką historię, chociażby właśnie tych ewolucji w różnych obszarach właśnie chociażby wyposażenia dla dziecka, tak? Tu akurat na przykładzie wózka, ale też butelek dla dzieci, do mleka, innych sprzętów. W związku z czym dla mnie to było też fascynujące odkrywać tą zmianę. Mamy tutaj na przykład takie zdjęcie małej dziewczynki z lalką, zobaczcie Państwo. Ta mała dziewczynka z lalką ma takie poważne, badawcze spojrzenie. Ja myślę, że to jest okres tuż po odzyskaniu niepodległości, mniej więcej lata, początek lat 20., tak sobie myślę. Troszkę jeszcze, jak widać po krześle, moda trąci dopiero co odeszłą Belle Époque. I tak jak spojrzę na tą dziewczynkę i spojrzę na oczy pani doktor, to albo mi się wydaje, ale one są bardzo podobnie badawcze. Jak to było w tych badaniach z tym badawczym wzrokiem? Tak, to jest moja babcia, w związku z czym rzeczywiście, no jak, jakoś tak zawsze mi się wydawało, że ta babcia jest, jej osoba była zawsze gdzieś ze mną. Mimo, że no miałam krótko, babcię znałam, ale rzeczywiście jakoś jest mi to bardzo bliska osoba i w momencie, kiedy się okazało, że książka potrzebuje jakiejś okładki, no to oczywiście pomyślałam o mojej babci i udało mi się znaleźć takie zdjęcie właśnie, na którym moja babcia no, była małą dziewczynką z lalką i to jest zresztą takie zdjęcie, które jest bardzo takie dla mnie ważne. Rzeczywiście babcia może nie jest jakoś tak bardzo tutaj chociażby ten ubiór jeszcze wskazuje rzeczywiście na to, że no, na tą poprzednią epokę, no ale akurat moi pradziadkowie byli osobami
bardzo konserwatywnymi. Stąd też na wielu zdjęciach już z okresu II Rzeczypospolitej, kiedy moja babcia i jej siostry były małe, one jednak były tak bardzo klasycznie ubierane i rzeczywiście może po tym ubiorze to niekoniecznie widać, że to jakoś było bardzo nowoczesne środowisko, ale rzeczywiście tak, babcia urodziła się na samym początku właśnie okresu niepodległości, w związku z czym jak najbardziej idealnie tutaj pasowała. Proszę Państwa, no to trochę tak było. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu tej babci na krześle, że i sukienka, i to krzesełko to jest taka typowa mieszczańska moda właśnie dwudziestolecia międzywojennego. W Polsce zawsze lubiano secesję. Tak naprawdę zanim przyzwyczailiśmy się do Art Deco, tak na poważnie to wybuchła wojna. Dlatego jeżeli możemy sobie wyobrazić takie dziecko z dobrego, dosyć zamożnego domu, pani doktor, jak tutaj widać, mieszczańskiego z tego okresu, to właśnie mamy taki dom na okładce. Moi drodzy, jeżeli lubicie okres II RP, jeżeli oglądacie te wszystkie filmy przedwojenne i one was w jakikolwiek sposób kręcą, jeżeli żyjecie tym, co było, to tą książkę warto kupić i ustawić ją obok różnych klasyków, którzy zajmowali się okresem II RP. Nawet jeżeli ci klasycy nie są pozycjami naukowymi, to ta pozycja naukowa na pewno ubogaci tą bibliotekę w ten walor, no oprócz poznawczego właśnie jeszcze walor właśnie naukowy. Także spieszymy do naszego wydawnictwa, kupujemy, a już niedługo będzie to na pewno Biały Kruk, którym się będzie można pochwalić w towarzystwie, wiesz. Czytałem taką publikację właśnie naukową na ten temat o wychowaniu dziecka i muszę Ci powiedzieć, że ja myślę, pani doktor, że tym skończymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Zapraszamy do czytania i ja pozwolę sobie poprosić panią doktor o kolejne takie publikacje w naszym wydawnictwie, bo to jest naprawdę duża sprawa. Jeszcze raz bardzo dziękuję.